Witajcie, dzisiaj Lagersi w składzie Kamila i Alex i gościnnie gra Wać to ja. Dzisiaj gramy na serwerze Gold Daisy, przed chwilą go wyczaiłem. Podziwiamy polskich skryterów. A, chyba brazylijski. Znaczy brazylijski, bo serwer jest zerżnięty. Częściowo dało się to ukryć, częściowo nie. Już pokazuję. F3, chat privado. A więc na razie. A w ogóle jest to jakieś ten informacyjne coś? Jakaś informacja? Nie, ej, ale spójrz na to, no nie? Jak masz jedzenie i picie, to weź sobie podnieść jakieś żarcie, no nie? I hamburgery, no czyli żarcie, te antybiotyki różne i dania będziesz miał wszystko w jednym tym. W jednej zakładce. Czyli nie jest podzielone? Nie jest podzielone, to jest wszystko w jednym. Zaraz ci powiem. Jedzenie, picie, bandaż. Faktycznie ty. Leja jaka jest. Opowiedz o plecaku, którego znalazłeś. No kurde, plecak turystyczny, no to jest chyba drugi od końca, bo jeszcze jest plecak army, a ma 200 slotów. A ja mam Night Vision Goggles. W ogóle dobijamy to, że polskie serwery nie są tłumaczone. No bo po co? No bo jak ktoś ściąga skrypty... Ja znalazłam mapę. Ktoś ściąga skrypty, no to nie potrafi ich przetłumaczyć, nie? I tam, gdzie jest area, jest jakaś czacha. No to pójdźmy tam. Ja chcę iść na areę. Czy ja no, nawet na chciał... Nie, to areii. Jest kamieniołom, tam jest czacha. Serialnie, wracę. Nie wiem. Auta mam. Ej, patrz, zombie się pizgają. Oluju, pomogę jednemu. Ty on. O, ale ty. Jeden leży. M107. Ej, wy też mieliście w standardowym ekwipunku siekierę? 5 kumbi brakuje i fuel tank. Do drugiego baraka nie ma. Stary, mam akacza. A mam 107, tylko pyzam. Ja nie wiem, co mam wyrzucić. Ej, mam... Aj, nie mogę. Znajdę tank parca i jadę po was. Stary, daj mi plecak jakiś. Mam akacza, a nie mam jak strzelać. U góry biegam. Ej, na arenie już są cztery pojazdy. Czekaj. Cztery pojazdy. W dupie, wywalę siekierę. Tylko też znowu brakuje tank parca. Ciul. Ej, ale fajny masz skin walenia z siekiery. Walenia? Tak, no bo zobacz, walisz z jednej strony na skos, z drugiej na skos i po środku. Ciało makacza. 107. Dobra, jeden bandaż wypierdzielę. Nie mogę tego wywalić. Albo tego. O, znalazłem skinę. Ja nie ma. Ubranie kobieta przy wybiegie. Stary ma makacza. Jestem bogiem. Jaki celownik? O Boże. Nie to no. Jak pisać nie wiem, napisał ubranie kobieta przez i drugie. Dobra, kama, ja stąd wychodzę. No już kafe i dwa magazynki. O, widzę zombie. Ta kafe ładnie wygląda. Stary, bujnij się z nami po nas i my się bujniemy z tobą. Ej, słuchaj, idzie ukryć ciało. No wiem, znika wtedy, nie? O, to jakaś zadyma, ja idę im pomóc, bo tu się zombie pizgają, tak fest się pizgają. Ej, wziąć ci jakieś ubranie? Weź mi jakiś plecak, stary. Nie wiem, czy można. Ty, akacz ma w jednym magazynku 60 naboi. Nie można nosić tej rzeczy na skórze. Ty, stary, ja ci powiem, że dobre jest to, że... Są drabinki. Widzę, że drabinka jest, a podejrzewam, że po niej nie idzie wchodzić. Bo to są polskie nie Daisy. Ej, to chyba co 3 sekundy raz pisze kolejny zombie. Kto tam biegniesz? Jo, ano. W trzech na serwerze, kto tam biegnie? Ile to jest w ogóle slotowy? Patrzę, ktoś, ile to jest serwer slotowy. Dobra, chodź ten. Biegniemy do tego. Tam ma tu wszystkie zombie powyżynane. Biegniemy do tego, a, do alfa. Jak grupy jeszcze parca, to jesteś... Ej, idzie tu jeszcze grupy robić. Widzę, właśnie. Szok. Czy nada polskich Daisy? Zróbmy grupę, bądźmy fajni. Aha, ej, znalazłem snajperkę i ona w dwóch magazynkach ma 20 ammo. Mogę cię uderzyć? Nie, bo nie wywaliłem bandaża. Bandaż. Snajperka, na pan. Kama ci pokażę, chcesz zacząć celownik, jak jest w broni? Jesteś gotowa? Ale oddaj mi tego akacza.
Ty patrz! Wyrzuciłem i mam akacza. Czyli się buguje fest. Ja nie mogę podnieść. To odejdź na chwilę i podejdź. Dobra, już mam. Patrz, bije z tego, z karabinu. Ej, kamizelka jest. Można tej nosić tej rzeczy na skórze. Czy jak masz skina, to nie możesz nosić. Dobra, daj, bo widzę, że nie dajesz rady. Namiotka mu uderzać. Witamy. Nie mogę go podnieść. Osuń się. Na jaki podnosisz? Na kółko do myszki. Wciskasz. To opłaca się bardziej plecach nosić. A wszystkiego przez sobie nie będziesz nosić. O, znalazłem ci czeski plecak. Stary, tu się bugują ten bronie. Wrzuciłem broń. Ej, czapkę. Chwilkę mam. A ja nie mogę czapki. Ja, ale on to przynajmniej umie ustawiać te pojazdy. A u mnie to wszystko jest porozwalane. No. Jest, działa. Nie. Tak bardzo, ja pier. Weź przyceluj. Ale musisz prawym i potem lewym. Ej, Helka ma 100 slotów, dostajesz to? No non-stopie też masz takie. Co? No non-stopie też masz Helki, 100-200 slotów. Nie mogę ubrać tej broni, bo nie mam amunicji do niej. Serio? Tak. Masz, ci wyrzucę amunicję. Oluju. Dobra, poczekaj. Cała zabijają. Nie, jest tutaj. Widzisz? Tu w szynie leży, no właśnie przeszłaś po niej. Tak, ja wiem, tylko mi włazisz. Aha, ja ich nie widziałem, więc... Nie możesz ubrać... No to jest głupie. Nie możesz ubrać broni, bo nie masz amunicji, co kurwa, nie można postraszyć nawet. Ja i znowu będę musiał wypikiwać moje filmiki. Mam hunting plecak. Typek dobry, hunting plecak, zamiast to od razu przetłumaczyć plecak łowcy czy coś. Wolny plecak. Weź przyceluj. O lol. No jest tragedia, co? Oddaj akarza. Właśnie jakieś celownik. Albo go miej, miej go. Miej go, dobra, chodź. Co za celownik jest? A wyrzuciłeś siekierę, czy nie? Dobra, ziomki, dodajcie mnie, ja już po was lecę helikopterem. Dobra, Kamil, to weź sobie to, bo mi to nie jest potrzebne. Weź sobie, dobra. Weź sobie. Dodajcie mnie do grupy. A jest jakaś grupa? Ja nie robię grupy, stary. Daj zrób, żebyśmy tylko nacisnęli. Nie ma mapy. Dźwięk mapa, nie ma mapy. Jak to wkurza otwieranie plecaka. No. A to nie możesz, Kamil, to robić na stopie. Chodź, biegniemy, chodź. A gdzie wiesz, nie to po raz podlecę. Masz Helkę? No mam. Czerwony most, wybiegamy ze SF-a do LV. Czerwony most. Tu. Czerwony most jest ten taki, co... Kolejowy. O, mam radio, poczekaj. F4 to było, no nie? Stary, skumaj to, że mam tutaj 32 FPS-y, nie? Ja ci powiem, czy radio działa. Ja mam 34. Radio włączone. Patrz, kto pierwszy. Jaki typek? O ty, cyganie. Ej, tu jest napisane 100% Eminem, no nie? No. To leci ta piosenka standardowa z GTA-sa. O ty, cyganie. Ty bardziej molestujesz myszkę niż ja. Jak się włączyło światło w policyjnej helce? A no nie? Nie wiem. Dobra, stary, dawaj po nas, bo jesteśmy, czekamy na ciebie. No. Wiesz, gdzie był ten dom w misji tego agenta FBI? Pamiętasz? Przegrałeś. Gdzie mnie? Świecę tutaj. Widzisz go gdzieś? Stary, jesteśmy na moście czerwonym. Tam, gdzie... w LV. Ale mnie zlogowało. Mnie też. W LV czy w... gdzie? W LV jesteśmy, już widzimy jak lecisz, stary. W drugą stronę. Patrz, jak to głupio wygląda, lol. Stary, w drugą stronę. O, dobrze. UFO, ty, ja się... A jak się położyć? L. Patrz, czołgam się. Tak wygląda czołganie się, patrz. Nie wiem, co się dokładnie na tym. Na tym moście, na czerwonym moście. Czołgamy się, nie... Stary, wygląda, byśmy pływali po tych torach, patrz. Tak rękoma podnosi? O, jesteś nad nami. My się przepłyniemy. Dawajcie. Czekaj, ja się nie mogę podnieść, stary. Dobra. Musiałem ten. Dawaj nas na areję. Zobaczcie, co to jest ten. Ej, patrz! Że mnie Helka nie pocięła.
Lecimy zobaczyć, co to jest ta czaszka. Dawaj na arę, ja chcę mieć broń jakąś. Co, arę je zlutowałeś, czy zostawiłeś coś? A ja tylko szukałem tank parca i wziąłem jedną. Ej, ale broń, fajnie i jest to z tą lampą. No z lampą jest fajne. I jakby było jeszcze ze spuszczania z liny. Ciekawe czy jest, poczekaj. To było na H zazwyczaj, nie? Nie, na J albo L. Ej, a z tyłu też masz zapalić jakąś lampę? Tam masz coś z tyłu, taka. No właśnie, też masz lampę z tyłu. Z tyłu masz też lampa. Ale to nie działa. Ej, tam są kłady, jo? Ląduj. Jestem podjarany. Tym serwerem, naprawdę, niesamowity polski serwer. Ale stary, długo? Ty patrz, jaki szybki wyskok. Cicho. O, coś znalazłem. Mam G36. Ja bym chciał plecak. Ty mi mówiłeś, że masz plecak, nie? Weź mi wyrzuć plecak. A, ja chciałem. O stary, tu G36C tutaj leży. Ale wszędzie. Fajny namiot. Taki jest na wersji do tego. Chodź ci wyrzucić do plecaka. To chodź, bo mam takie lagi, że... Tak, ja mam PKP. Pokaż namiotu, chodź. O losie. Taki trochę pogły ten namiot. Sobie tu rozstawiłeś namiot? Ktoś strzelał? Ja. Ukryj. Stary, daj plecak. Z czego ty walisz? PKP. Ale za jaki kład jest wytrzymały? W ogóle nie widzę. Cały magazynek. Nie rozwalaj kłada. Zatrute ziemniaki. Ciekawe. Chodź ci wsadę do... Znaczy... Mam Mosina, stary. Bo nie wiem, czy znalazłem plecak, mam. Ale czy to nie jest... Mam hunting backpack. 34 sloty. Mam. Da się otworzyć nawet? Mhm. Chodź tutaj, ci wsadzę ten. Tutaj, poczekaj, już mam Mosina. Czekaj, mam Mosina. A bank, ciekawe jak ja to wyprzedzę. O, masz plecak, ej. A nie wiem, czy ja nie mam tego większego. Zacz. 54 sloty, ty. A ten zacz, hunting. Hunting ma 34. Macie jakiś plecak dla nas? No tutaj leży. Tutaj, obok namiotu. O luju. Śmieci, fuel tank. Najpierw jak się... Pana to kama. Weź se to, jeden magi se przycali w niej. Zobaczcie, kiedy to jest gum. Ale to chyba nad magazynków stary nie ma, to mi się wydaje, że to jest wszystko na jeden bit. Boże, co to odstaje? A i tutaj broń... cały czas mocno. Skumaj tutaj, że broń tutaj mają magazynek 60 naboi. Wszystkie. Po prostu ja chcę na przykład ciebie tego. Ja nie mogę, bo mi to gówno zasłania. To jest jakiś skin. Wiesz co, aż mnie ciekawi, jak wygląda dual ray, aż idę przejść. Ja chcę lecieć tam, gdzie ta czaszka. Poczekaj. Ej, tank parts jest potrzebny i kład będzie działał. A tank parts tam leżał. Kłada chcę zapalać. Żartuję. Dobra, tylko pójdę na dual ray i już do ciebie idę. I przelecimy się na ten. Ty nawet na ray jest zielona trawa w środku, boż. To jest grzech. No nie wierzę, mam czerwony beret. Ty wiesz, że każda broń ma swoją amunicję? Się dowiedziałem. Ej, zombie mnie pizga. Wzięło mnie zaskoczenia. Ej. Jestem rozjebany. A i też macie tyle FPS-ów? Tak. Skumajcie to, że tutaj w bazie jest mapa San Andreasa i pokazuje, gdzie jesteśmy. Dosłownie. Ja na przykład... Tak, o. Widzę, gdzie jesteśmy. Właśnie. Poczekaj. Bo ja mam tylko... 5 Dobra, litrów. Dobra, ja już biegnę do ciebie.
Gdzie jesteś z tą halką? To jestem nad wejściem głównym do arej. Dobra, widzę cię. Poczekaj, daj mi chwilę, jakieś medykamenty weźcie mi załatwcie, bo potrzebuję. Chodź, ja mam. Chodź, ja mam, zrobię ci ten. Mam GPS-a jednego. Chodź, ci zrobię transfuzję. Poczekaj. Daj mi dosłownie jakieś parnaście jeszcze chwilów. Chwilów. Dole? Ty tam... Nie no, kurczę. Powiem szczerze, że tak. Powiem tak. Jak typowy polski serwer. Razem G36K i... Tak, pewnie moją. Wkurza mnie ten... Ono ma normalnie 30. Wkurza mnie ten plecak. To jest bardzo wkurzające. Nie wkurzacie to... Wkurza na otwieranie plecaka. A no, mapy. No, a jak otwierasz mapę, jak to zrobię? No. Dobrze. Dobrze, że ja nie mam mapy. Ale i tak masz jak klikasz 11. Mam lornetkę, ale nie wezmę, bo nie potrzebuję lornetki. Broń. Homemade plecak. Ciekawe, wezmę. Nie, bo jestem ciekawy. Wiesz co, biorę wszystkie bronie, bo ja człowiek mam. Mam mapę. Lol, to było dziwne. Czemu? Aha, 60 dam w jednym magazynku na bank. No mówiłem ci, to mnie nie słuchałeś. Powiem ci, że na Arei trochę dupowato, oprócz tego, że ty znalazłeś PKM-a. Dwa PKM-y. Aha. No to jestem tak uzbrojony, ci powiem, że na non-stopie to bym już miał niezły staw. Dobra, jak krwawy mi jest potrzebne. To biega? A to ty biegasz. Ja. Się przestraszyłem, ty. Ja zapominam, że to nie jest non-stop. Stary, ja zapominam, że to jest non-stop, że to nie jest non-stop, nie? I... O. Dobra. Masz medykamenty? No, chodź, zrobię teraz krót. Mogę ci dać ten skór, gdzie masz ci? 5 litrów. Mogę, no serialnie. Daj mi to, co masz. Apteczkę czy coś. Panie, chodź. Miała... Dobra, ej, mam pomysł. Dobra, chodź, polecimy pod jakiś szpital. A najpierw polecimy tam, gdzie jest dobra. To... Bo działa tutaj, że jak... Pracę spamujesz, to szybciej biegasz. Uważaj, zombie z tyłu, do ciebie. Już go nie ma, lol. Dobra, dajcie do helki wszyscy. Ty czekaj, bo to chyba jest patriot sprawny. Nie, to są zły do właśnie. O, tu nie było żadnych medykamentów? Aha, i ten ser. Wiem. Ja mam bandaże. Dobra, te zombie powybijam. Nie mogę z tego celownika strzelać. Fight. Poczekaj, odsuń się. Leży. Dobra, ląduj. Chodź, ci wyrzucę bandaż. Hej. Proszę. Nie. Czerwony beret. I Monstin. Dobra. Dobra, szybko lecimy, ja z panem spać. To jest ta pora. Nie no, serwer... No widać, że polski serwer, no nie będziemy tego ukrywać. Widać, że skrypty ściągnięte z internetu. Ciężko będzie coś powiedzieć, ciężko coś o mapie. Ciężko powiedzieć, bo jeszcze tak nie graliśmy, żeby ocenić mapę. Ale skrypty widać, że nie są autorskie. No ale jeśli nie są autorskie, to fajnie by było, chociaż jakby były to dobrze. To no, ściana to może jest autorskie, bo pierwszy raz takie coś widzę. Ściana płaczu. Ty, pierwszy raz widzę w kamieniołomie takie coś. To jest autorskie już, powiem. Ej, bo tu jest jakiś boss. Ty, ląduj tu. A nas zabije? Zależy ci? Jak nas zabije, to zginiemy. To się wyjdziemy z gry. Dobra. Nie wiem czego... Zobacz. O, to jest największy plecak, co ja mam. Gdzie tu masz największy plecak? Tutaj jest, zaraz, to jest to. Daj mi ten. On jest chyba zbugowany. No. Czekaj. Żony idę, ja? To ja nie wiem, gdzie mam w ogóle szukać.
To jest szeryf. Dobra, znaleźliście coś w ogóle? Ul, zero. O co chodzi z tą czachą? Razem schody, które działają. Stary, weź poszukaj czegoś w informacji. To ty biegniesz? Jakieś informacje? Kama. No nie wiem, jakaś informacja, co tu znajdziemy? Jest. Ej, zacznij na to. Patrzcie na to. Czekaj. Wyświetliło wam się? Nie. Bo w informacjach kliknij sobie F10. F7. Co na to? F1, F10, co ty chcesz? F9. F9? Mogę. Tak, what map, what some map, what some game mod, what kick player name. Nie, u mnie się pokazuje coś innego. Dobra, mamy F9, help. Lol. Tu będzie nawet zalany. Mi się wydaje, że to jest w ogóle game mod wpierdzielony w inny game mod, który jest wpierdzielony jeszcze w inny game mod i te game mody są tak opieprzone, że w ogóle teraz wciśnij sobie F10 i to zaraz ci wyskoczy. Na zawym spodem abrir o panel. Trochę pachnie, co? Pachnie internetem, co? Zajeżdża brazylijski. Nie, tak trochę. Ja idę w ten budynek zobaczyć, bo ten budynek mnie kusi. Chyba na tym budynku zacznę. Jakaś kropka mi się pojawiła, ty. What the fuck, o co chodzi z tą kropką? Kakaowe oczko widziałem przez chwilę. Jep. O ciulu. No, tak myślałem. Już się pewnie zbugowałem w pizdu, co? Tak, ja wam pomogę. Ej, wiesz co tu jest zbugowane? Ej. Dobra, co to było? Niezgodny helikopter? Wiesz, że musiałem helkę wyładować? No mów. O PKP, czyli 80 ammo i dwa stanagi, czyli 60. I ona dopiero zaczęła się dymić. Dobra, ja potrzebuję painkillera. Mam takie coś. No to się na F1, to tam jest grupa, można zrobić. O, są grupy. White Power, Albania, Pierwy syny od Kaliny. No stary, naprawdę nie wiem, o co chodzi z tą czaszką. Gold Daisy jest grupa. Nie, jest grupa admin jeszcze. The Best of Poland mają aż trzech graczy, White Power ma aż... I razem daje... Dobra, gdzie jesteście? Ja jestem u góry na tym. To chodźcie wszyscy na dół. Wystrzelajmy całą misję, oddając żal. I łącząc się w bólu z tym serwerem. Ja dostałem jedna, chyba 13 ammo do tego. Ta. Czekaj. Strzelaj we mnie. Kto strzela z górki? Ja. Całą ammo. Nie, bo mnie to dziwiło, bo ja strzelałem w helkę. Ja strzelam z góry. Kto nie brama, każdy taki sam dźwięk. Tam jak nawet nie wiem. A pokaza, a na ten. O stary, mam Mosina. O luju, dobrze, że to nagram. Celownik, scope jest fajny, scope mi się podoba. Już nie mam ammo. Mam jeszcze do M16. Ten boss albo coś, co tutaj jest, on chyba śpi. Też tak myślę. Ej, słuchajcie, tu jest winda. Gdzie jest winda? Schody. Gdzie? Jak pobiegnie. Gdzie pobiegnie? Jestem jakieś czachy. Tam, gdzie? Na samym końcu, nie? Gdzie? Pokaż w którą stronę. Tam są schody, te takie... O, widzisz, może... Ja mam też jakąś amunicję? Będzie ciężko. O, ja mam lornetkę. Chyba go zabiję. Wiesz, oślepię go. Rzucisz go lornetką. A jak ma dobrego flesza? Dobra, ja się próbuję zabić. Nie zabijaj się. Dobra, czaj, biegnę po tych schodach i co tu jest?
kontenery puste. Zależy tak zwany kół. Próbuję zrozumieć tego... O, spadłem. Próbuję zrozumieć tego mapera, co... co go opętało, żeby zrobić takie coś. Ja zaraz zginę. Ja już próbuję sam się zabić z litości do tego serwera. Ej, ja po prostu robię się jak ktoś. Ej, jestem na trzebie. Kill. Nie wiem. Jak się dawaj. Dobra, jakie są wasze odczucia na tym serwerze? Co? To jest tak około, znaczy w skali 1 do 10? No, tak w skali 1 do 10. Będę mówił, jak to się dzieje. Nie, mi się daje, że 2. 2 zasługuje za to, że... że jest... No nie, właściwie 2. No to też nie jest spolszczone do końca. No to... Nie, no ja mu dam 3. Za to, że idzie wchodzić na drzewo. Ja się raz chcę. Ja mu dam 2 za to... Nie, dobra, ja chcę. Dam mu 2, że ma przynajmniej ten kamień, on sam własnoręcznie zrobił. No, 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 coś tutaj chłopak na razie się stara. No szału nie ma, naprawdę szału nie ma. Może no. Kiedyś się tutaj jeszcze pojawimy, co? Ale zary mu dam T0. Skalę wyjebał. Wiesz, że to wrzucę na YouTube'a. A, no to pozdrawiam Artura Lamberta. No. Ja przeskoczyłam drzewo. Ej, wszystkie zombie takie same, no nie wierzę. No, skiny zombie coś nie zmieniają. Zombie są słabe, naprawdę są słabe. Trzeba być idiotą. Trzeba być idiotą, żeby zginąć od zombie, według mnie. Chociaż samo mało co nie zginąłem, no ale... Zginąłem przez drzewo. No, ale czarny. A więc dzięki za odcinek. No, będziemy szukać dalej takich serwerów właśnie pseudo DayZ. I będziemy je pokazywać, bo naprawdę ludzie ściągają gówna z internetu, wstawiają to. Myślę, że jak ktoś wyjdzie z rusku, no nie, a to naprawdę jest Game Mod z przeszło 2 lat. No właśnie i... myślę, że to jest najnowszy Game Mod. Naprawdę ten jeden z tych serwerów właśnie będę robił taką serię całą, gdzie będziemy szukać właśnie takie polskie serwery, które naprawdę są tylko maszynkami do robienia hajsu i są zmienione na odpierdziel. Bo nie mam tutaj właśnie do nikogo sapów, że chcę sobie zarobić, no ale kurczę, niech to będzie uczciwie zarobione pieniądze, a nie wszystko pobrane z internetu i o, coś zrobione na odpierdol. Zrobię może takie coś. 5 na 5, no nie? I będziemy wymieniać 5 zalet serwera i 5 wad. No to dużo. Może po 3. To po, o właśnie. Według mnie... Najpierw wady, bo to jest łatwiej. Wady? Ta trawa. Trawa jest strasznie tandetna. Zombie. W chuj słabe. Zombie są w chuj słabe, respią się w powietrzu. Ej, dobra, nie wiem czy to moja wina, ale też mieliście taki ciemny ekran? No. Ten cały ogólnie game mod. No, jest dość ciemny. Co to jeszcze no, mogę powiedzieć? No, spadki FPS-ów, kurczę. Na tak proste skrypty, no to 33 FPS-u mnie to jest naprawdę porażka. Tak, jak skryptujecie ten serwer, to może powiedzcie, co się podoba. Może będzie to lepiej wyglądać. Co mi się podoba? Że mogę sobie ubrać czapkę, że sobie mogę ją znaleźć. No, nie wiem, co tu mogę powiedzieć. Kurczę, no ten serwer jest... Nie wiem, mi się podoba to, że możesz być na drzewo. Biegniesz, chcesz komuś się schować, wchodzisz na drzewo. Na non-stopie kama też to jest. Ej, tutaj no jeszcze dobra, dobre, co że jest tego rodzaju będę. Fajne jest wchodzenie po drzewach, tak? Nie no, kurde. Fajnie jest, lecisz, biegniesz, patrzę, ktoś leci, no to wchodzisz na drzewo, się chowiesz. Ej, nie rozumiem tego typa. On pisać nie umie. Zostawiłeś strefie spawn, bądź ostrożny. Też się mogę zrozumieć, jeśli to jest DayZ mod i ten... No, że opuściłeś bezpieczną strefę, wiesz, że tam cię nie mogą zabić, bo jesteś, kurczę, no nie wiem, u Heizera? Ciężko mi powiedzieć. Dobra, niech każdy szybko wymieni 3 zalety, 3 wady. Kama, zaczynaj. 3 wady? Mhm. No nie wiem, jakie powiedzieć wady, no to tam trochę już ściągnięte. No właśnie ten chodnik, ta trawa, no i FPS-y. A zalety, to co mi się tak naprawdę podobało, no to właśnie to, że można wejść na to drzewo. W halce to światło. Znaczy to światło jest zawsze z gichelką. Bo to jest normalnie w GTA wbudowanie. Ale wiesz, ogólnie tak się nie spotkałam, żeby w halce było światło, więc się teraz spotkałam, więc mówię, że to spoko. Wchodzenie na drzewo pierwszy raz weszłam na drzewo. I jeszcze jakaś jedna rzecz, to właśnie nie wiem. Mi się podoba, że można sprintować.
co mi się podoba. No, pojazdy są w miarę logicznie poukładane. No, według mnie plecaki są przesadzone. No, plecak, który ma 200 slotów, no to nie przesadzajmy. To nie jeden ze słabszych. No. Ogólnie jakoś tekstura jest słaba. Widać, że to jest pobrane typowo z neta. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć zalety, bo gram krótko na tym serwerze, ale nie podoba mi się ten serwer, bo jest strasznie za polski. Aha, i w ogóle boli mnie to, że ktoś opisuje polskę DayZ i klikając menu nie ma przetłumaczonych podstawowych rzeczy, bo to są bandage i painkiller, to są podstawowe rzeczy. Po prostu to jest leniwość lub brak umiejętności. No inaczej bym tego nie nazwał, no bo skoro ktoś się za coś bierze, no to chociaż powinien ten. Ja tutaj wiesz co widzę? Ja tu widzę, rozumiesz, typowy poradnik z YouTube'a. Jak zrobić serwer DayZ. I troszkę poczytanie w necie. Więc taka jest moja opinia. Ten serwer według mnie zasługuje na 2 na 10. Takie słabe 2. 2 minus. No bo kurczę, jednak... No źle to wygląda. W ogóle celownik. Celownik boski. Chuj wie, co to w ogóle było. Pomijając celownik, zbugowana broń. Nie mogę podnieść broni, bo nie mam amunicji. Albo nie mogę jej wyekwipować, bo nie mam amunicji. No ludzie. Ej, czaisz to? Padłem z około tak 100 metrów i zabrało mi tylko 600 bila. O, teraz coś ciekawego. Przesunąłem sobie jeden plecak, wzięło mi 3. Mam na sobie 3 plecaki szkolne, stare. Kader robi to. A więc na moje ale serwer jest słaby, naprawdę słaby. Może coś się zmieni, ale wątpię, bo polskie serwery, no niestety, nie ukrywajmy, są słabe. O, znalazłem ogórek. Bez reklamy, stary, bez reklamy, bez reklamy. Dobra, to... Day... Be... Day... Dobra, okej, to dzięki bardzo za współpracę w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tutaj zagramy. Może kiedyś coś. Chociaż wątpię. Jeśli się nic nie zmieni na tym serwerze, to nie zagramy. Czasem wychodzę, bo mi komputer aż płacze. Dobra. Okej, dzięki bardzo i zapraszamy na kolejne odcinki, gdzie będziemy wyszukiwać właśnie polskie perełki serwerów DayZ i nie tylko. Żeby to nie było tak jak jest.